Wisława Szymborska Pierwsza fotografia Hitlera A któż to jest ten dzidziuś w kaftaniku? Toż to mały Adolfek, syn państwa Hitlerów. Może wyrośnie na doktora praw, albo będzie tenorem w operze wiedeńskiej. Czyja to rączka, czyja? Uszko, oczko, nosek. Czyj brzuszek pełen mleka? Nie wiadomo jeszcze. Drukarza, konsyliarza, kupca, księdza. Dokąd te śmieszne nóżki zawędrują? Dokąd? Do ogródka, do szkoły, do biura. Na ślub. Może z córką burmistrza. Bobo, aniołek, kruszyna, promyczek. Kiedy rok temu przychodził na świat, nie brakło znaków na niebie i ziemi. Wiosenne słońce, w oknach pelargonie, muzyka katarynki na podwórku, pomyślna wróżba w bibułce różowej. Tuż przed porodem proroczy sen matki, gołąbka we śnie widzieć, radosna nowina. Tegoż schwytać przybędzie gość długo czekany. Puk, puk. Kto tam? To stuka serduszko Adolfka. Smoczek, pieluszka, śliniaczek, grzechotka. Chłopczyna. Chwalić Boga i odpukać, zdrów. Podobny do rodziców, do kotka w koszyku, do dzieci z wszystkich innych rodzinnych albumów. No, nie będziemy chyba teraz płakać. Pan fotograf pod czarną płachtą zrobi pstryk. Atelier Klinge, Grabenstrasse, Braunau. A Braunau to niewielkie, ale godne miasto. Solidne firmy, poczciwi sąsiedzi, woń ciasta drożdżowego i szarego mydła. Nie słychać wycia psów i kroków przeznaczenia. Nauczyciel historii, rozluźnia kołnierzyk. I ziewa nad zeszytami.